Jak integrować sąsiedzką społeczność, kiedy nie brak pomysłów, ale brakuje na nie pieniędzy? Rozwiązaniem mogą być mikrogranty, czyli fundusze z budżetu miasta. Na początku lutego startuje pierwszy w tym roku nabór do programu. Na dofinansowanie, na realizację swoich projektów mogą liczyć osoby, które mają pomysł na działania integrujące sąsiadów. Wsparcie finansowe wynosi od 1000 do 10 tysięcy złotych brutto na jedno działanie. Pierwszy nabór w tym roku rusza 1 lutego. Najbliższy nabór zaczynamy 1 lutego i potrwa on do 15 lutego do godziny 23:59. Swój wniosek można składać w jednej z trzech ścieżek. Dla osób fizycznych grup nieformalnych, dla NGO-sów, czyli organizacji sformalizowanych oraz dla grup młodzieżowych. Różne są, że tak powiem, kolejne kryteria, zasady składania, ale te daty 1-15 obowiązują dla wszystkich. Program obejmuje działania niemal w całym Wrocławiu, z wyłączeniem Starego Miasta. W ubiegłym roku zrealizowano niespełna setkę projektów sfinansowanych z funduszu przeznaczonego na mikrogranty. Działania były różne, bo spotykano się na osiedlach podczas koncertów, warsztatów i biesiad. Ja uważam, że to może być dobre działanie stymulujące, aczkolwiek pomysł też musi być dobry i trzeba mieć ten zamysł i być pewnym swojego działania i wtedy to jest dobry pomysł. Raczej bym nie skorzystał. I myślę, że nie rozumiem sensu dawania takich kwot losowym inicjatywom. Zawsze taki dodatkowy pieniążek na jakieś właśnie eventy może być. Tak, coś kojarzę, ale nie jestem tym zainteresowana. Dziękuję bardzo. Dobry pomysł czy niedobry pomysł? No raczej dobry, skoro można wspierać i pobudzać taki rozwój i działalność taką społeczną. Wrocławski Instytut Kultury przygotował cykl spotkań informacyjnych, warsztatów i konsultacji dla osób, które chciałyby złożyć wniosek o dofinansowanie, ale nie wiedzą, jak się za to zabrać. Warsztaty są bezpłatne, a harmonogram spotkań znajduje się na stronie internetowej Wrocławskiego Instytutu Kultury www.instytutkultury.pl. Zwycięskie projekty powinny być realizowane od kwietnia do końca czerwca. Monika Suder, Echo 24.